Witamy ponownie, nagrywamy kolejne misje z Mercenary Kings. Właśnie dostaliśmy rangę chyba majora, z tego co kojarzę, majora? Zaraz zobaczmy. Nie, przepraszam, jesteśmy sierżantem. Ty majora, ty też przeskoczyłeś parę szarży. Jak widzicie, tutaj z powrotem coś się stało z naszym NPC-em od craftowania broni, dlatego dalej gramy z tym, co mieliśmy w poprzednim odcinku. Wydaje mi się, że w pierwszej misji z powrotem tą panią uwolnimy, więc mam nadzieję, że uda się nam coś na szybko zmontować nowego. No i rescue, mamy właśnie takie rescue mission. Lecimy. Czy może mapa jakaś nam się zmieni? No zobaczymy, nowa być mapa? Może. Nowa mapa, nowe wyzwania. Nie, to nie jest nowa mapa. Nie, tutaj już byliśmy, ja sobie szybko sprawdzę. Zobacz, gdzie ona jest. Sprawdzę, gdzie ona się chowa. Aha, tutaj, czyli musimy przejść na... Tak, ja właśnie tutaj biorę problem ze sterowaniem. Dobra. Już wiem, gdzie iść, gdzie. Ja już wiem, jak szybko strzelać. Tutaj wchodzimy i wprawdzę. No już, te tereny są dla nas jak stara, dobra znajoma. A może troszkę. Jak wiadomo, stara znajoma, nawet dobra, może być zdradliwa. Ja przepraszam za te moje rzeczy dziwne, które ja tu robię, nie, ale... Nie, spokojnie, nie widać cię nawet, więc... My tutaj gramy. Specjalnie się odsunąłem, żeby nie było widać tego popisu żenady w twoim wykonaniu. Różne gry i to różne sterowania są i mi ciężko jest się przyzwyczaić tak na szybko. Ale zaraz osiągnę wyżyny. Aluminium jakieś, gdzie ty jesteś? A, jesteś przede mną, dobra. Biegniemy, biegniemy. O, kurczę, dostałem. Aj, zwaliłem przeładowanie. Patrz, co oni robią tam na dole? Tańczą? Zejdę tam dole. Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. Ech, czy Gangnam też chyba się troszeczkę przejadł. Dobra, tutaj nie wchodzimy, idziemy dalej. I jeszcze dalej. To będzie ten ostatni budynek. Uuu. Ładnie to zrobiłeś, ładnie. Niewdzięcznik. A gdzie mam kwasową amunicję tutaj? Wspieram. I to będzie tutaj. Na dół? Na dół. Też walka ma nas czeka? Nie, chyba nie. No i misja wykonana. No bardzo szybko, bardzo skutecznie. No wiesz, ta mapa pomaga. Możliwość obejrzenia całej mapy jednak się przydaje, także kontroler z analogowym stickiem jest przydatny. Gadam się z tobą? Ja wolę klawiaturę. Jak każdy lead. Tak. Nie no, to też zależy w co. Dobra, zobaczmy. O, może sobie zrobię armor. Dobra, z Super Boxa wyciągnę kolejną. Za 3 upgrade'y pancerza sobie właśnie zrobiłem, więc będę trochę wytrzymalszy. No i zobaczmy, co mogę sobie tutaj nowego wykrafcić. Ja 2. Tracker. O, zobacz, już pojawiają się te jakieś bronie do tych rakietek samonaprowadzających. Co prawda jeszcze nie możemy tego zbudować. Bulldozer. Jakąś amunicję fajną byśmy sobie wzięli. No właśnie, to było coś, co mieliśmy zrobić między filmikami, tylko niestety w braku naszej wspaniałej... Dobra, może coś na szybko w takim razie sobie zmontujmy po prostu. Shotguna to ja nie chcę. Może jakąś taką snajperkę sobie zrobię, elektryczną na przykład. Elektryczną snajperkę? Tak. No proszę. Na bazie K9 interceptora. Tu mi da ten. Zaraz. Czy to mi da jakiś bonus do... Da mi bonus. No to załóżmy, że to sobie zamontuję. No sporo nowych jest, ale brakuje mi fiberglasu. I raz tu springa, to jest ciekawe. Musiałem wydać na mój pancerz. 82. Zaraz. Karabiner. No, karabiner chyba to jest... No nie, to nie jest... Dobra. Ja jestem gotowy ogólnie. Nie ma co przedłużać tutaj. To...
No ja już za chwilę też będę. Jeszcze zobaczmy jakiś stok fajny. O, potrzebuję stoka, który ma przebijanie. Tutaj macie możliwość zobserwowania właśnie, że ta kustomizacja tutaj jest naprawdę daleko posunięta. To już Maciek wielokrotnie podkreślał. No i chyba też od karabinera wezmę. A jeszcze mam takie pytanie do siebie, zgrałeś to dłużej. A czy gdybym składał te zestawy takie, jak one powinny wyglądać tak naprawdę? Czyli na przykład, wiesz, wszystko od wszystkiego takie samo? Czy to nie byłoby jakieś opa we bronie bardziej niż to, nie, co my robimy? Nie, zdecydowanie nie. Znaczy to na pewno by do siebie pasowało, tak? Tworzyłoby jakąś spójną całość. Na pewno nie miałbyś takiego problemu, że używasz na przykład części, która daje ci jakieś rzeczy, których nie wykorzystujesz. Ale z drugiej strony ewidentnie widać, że jednak czasem bardziej się opłaca użyć jakiejś innej części. Na przykład prosta sprawa, tutaj bazuje głównie na częściach z K9 Interceptor, to jest snajperka, która daje bonusy, tutaj widzisz, do elektryczności. Tak. Mam 150. Natomiast magazynek... Fascynujące. Ten magazyn, no okej, okay, no tutaj to jest, mógłbym go zmienić, ja sobie wybrałem magazynek od karabinera, bo ma większy damage, troszeczkę mniej naboi w magazynku, ale jest lżejszy i ma większy damage. Tak samo z celownikiem, też mógłbym użyć tego od K9 oryginalnego, ale jest cięższy, chociaż ma tam 2% celności, no ja wolę lżejszą broń, żeby móc się lepiej poruszać. Jasne. Dlatego można sobie tymi, no dobra. Lecimy. No i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało w praktyce. Misji chyba nie wziąłem jeszcze. Nie. Dam intruder. Secure landing spot. No, to chyba będzie proste. Powiedział i zginął. A ty coś jeszcze sobie zbudował? Nie, ja nic nie zmieniałem. A, nic nie zmieniłeś? Nie. Dobrze się czuję z tą bronią. Znaczy nie mam maców ogólnie. O, i tu jak już widać nowy rodzaj przeciwników. To TT. Musisz to na mnie zrzucać. Nie, akurat spadające nic nie robią, to że jest z tymi bombami, które zrzucają. To dosyć pierdliwe. O, co to było? Widać, mamy już nowy rodzaj przeciwników. One dropią, coś fajnego może? No, jakiś nowy rodzaj materiału. Podniesiesz tam to, co tam leży? Aluminium. No, już te noże odbijają pociski też. Które noże? No, noże tych przeciwników. O, uważaj, bo przed tym się nie bardzo da wkucnąć. Można to odbić, co prawda. Odbiłeś? Tak. Dobrze, poczekaj, ja może zerknę na mapę, zobaczę, gdzie my mamy pójść tak naprawdę. Mamy się dostać tutaj. No to chyba będziemy szli na górę. Tak tocznie. I czy tutaj coś zrobimy stąd? Gdzie my jesteśmy? Nie. Ja pożywam Rafty Springu akurat. Dobrze, że się znalazł. Okej, okay, nie, to będzie nie przyjdziemy. W takim razie chyba będziemy szli po prostu tam. No nowe mapy są ewidentnie na dół. Tak. Patrz, biegający tarczownik. Ja go zaraz skarczę. Ja go skarciłem, czy nie? No bardzo. O, fiberglass, akurat to czego potrzebuję. Doskonała mapa. Nie wiem, czy my... A dobra, jest to snajper, to podoba mi się. To ty prowadzisz nam nawigację, więc... O, ja tu się... Już nie turlaj się pod tym, bo nie przejdziesz. Widzę, poczekam na ciebie. Zeszadę sobie na dole sam? Myślę, że tak. Aż ty... Dziady go... A, im się nie da rozwalić płacą tarczy, to szkoda. No dobra. I lecimy dalej. Powinniśmy wejść na górę. Uważaj, tutaj lecimy. Ach, właśnie o tym mówiłem, jeśli chodzi o TT. Ale tak się potrafią ustawić. Cholerny. Niedobry, muszę użyć odkaczki. Zbieraj tam to, co z nich spada. Mówię. Zbieram. Jestem tym mułem swoim. Trochę jesteś, no. Dziś to jest fiberglass, to muszę mieć. To nie jest fiberglass, ale możesz to zebrać, bo wygląda na... No, Aramid, Aramid. Aramid, Aramid. Dobra. Gdzie ty poladłeś? Zgubiłem się. Na górę. Ok. Uważaj, bo... No.
co jest fiberglasem? Taki różowy jakiś języczek. No mopki są troszeczkę trudniejsze już na tym poziomie, to trzeba przyznać. No i to jest skaczące, to jest dopiero wkurzające. A timing po prostu tak precyzyjny, że... Ty dobrze kasujesz. Możesz, że to misję... Danylowskie, jak ja dostaję tutaj? No cóż, no. Nie zaprzeczę, przez grzeczność. No, dobra, załatwiony. Można go... A, można go przesadzić z kusem. Stainless Steel dostałeś. Oj, znów te bombardiery. Na szczęście one są dosyć mało wytrzymałe. Nie zmienia faktu, że są mniej wkurzające. No i zaraz już będziemy w domku. Nie wiem, czy tu na dole schodzić, może tu coś jest. Nie, to jest tylko szpital. Tak, trochę wygląda jakby ktoś bossa tu mogli wsadzić, ale chyba nie tym razem. No nie ma tajnego przejścia, gdzieś w tej szczelinie. I misja zaliczona, znaleźliśmy landing pad, tak. No tak. To chyba nowa mapa jest, nie? No tak, jak najbardziej. Chciałem zauważyć to, a tak. Dobra. No to robimy. Wiesz co, ja na sekundkę zobaczę, bo przybyło mi trochę tych materiałów. Galena, 8 galena musimy znaleźć. To coś sprawdzasz, czy czegoś się nie da zrobić? Tak, patrzę tylko. Ciekawe, z czego się robi te naprowadzające. A, to tej galeny akurat będę potrzebował. A receiver do tego to jest ten tracker, zdaje się. I do tego też galeny będę potrzebował. A całą resztę mam. A to ciekawe, mógłbym zrobić taką naprowadzającą snajperkę. Toxic Tempest. Co to? Co? Toxic Tempest, co mi to daje? No nie wiem, a jaka to jest część? Magazynek. Tak. No Spec Ops Rifle, patrz jak mi zwiększa obrażenie. Magnumem byś mógł załadować. Tak? Nie, ale nie chcę magnumem. Jest to jeszcze amunicję zrobić, czy coś nowego. Dobra, nie ma co. Nie ma co, jedziemy z koksem. Wydaje na tych upgrade'ach to można spędzić długie godziny. Rzuciłeś misję, tak? Tak. Co mamy zrobić tutaj? Znaleźć 8 galena. Cokolwiek by to było. Galena? Co to jest galena? Nie, znalazłem taki jeden. W poprzedniej misji to jest surowiec. No domyślam się, że to surowiec, ale... Nazywa się galena. Taka kulka. Rozdzielamy się? No nie wiem, na razie to chyba nie ma za bardzo gdzie się rozdzielić. Tu leży galena, to jest druga kurczasty. Kuj się i zle. A, to zobacz, to są jakieś takie już platformy, które się opuszczają, jak się na nich skoczy. Tak? Dodatkowy element zewnętrznościowy. Ach, świetnie, to bardzo dobrze dla mnie świadczy. Jedziemy. Ja nie mogę wskoczyć, więc chyba pójdę razem z tobą. A! To ty niedobry. Zdobyłeś tego galena? Nie. Dlaczego? A gdzie był? No ty mówiłeś, że gdzieś leży. No nie wiem, coś tam leży w drucie kulczastym. Ale ja nie, to nie aluminium. Nie no, ja chyba spróbuję jednak pójść w tą drugą stronę. Nie wiem, poradzisz sobie? Nie wiem. O, nie kupiłem apteczek. Dobra, tutaj też tu. Może nie będą takie potrzebne. Ja tu może siekam, odbijam pociski jak Wiedźmin 3. Ale co, że Wiedźmin 3? A, jak Wiedźmin 3 odbijasz, czy odbijasz 3 pociski jak Wiedźmin? Bez znaczenia to naprawdę. Aż mam zaznaczony na mapie też. Co? Faktycznie coś masz. Zaznaczone, nie wiem co to jest. Idę tam.
idę tam zbadać sytuacjonem. To jest tutaj jakiś bunkier znalazłem. Tam na górze. Ojej, niedobrze. Niedobrze, ale w ogóle radzę. To będę histeryzował. No, czy tutaj jest jakaś niezła... O matko, to tutaj jesteś dziwni, goście. Przypakowani. Quality LED, mój drogi. Też już to zmieniłem. Okej, chyba wiem jak tam wskoczyć. To trochę czasu zajmie. Jakiś prądowy... Ile tych galena mamy? Mamy 8. Pół godziny na to cholera. No i na razie... Okej, okay, znalazłem chyba tylko platformy obniżające się. Kurczę, to jest skupacz. Gości, którzy rzucają granatami. No. Dobra, nie masz płakać. Dobra, tu jest jakaś skrzynka. Coś tam leży, ale nie wiem co to i nie mogę się tam dostać też za bardzo. Aha, może, dobra. To właśnie jest ta galena. To zginąłeś? Ja nie zginąłem, natomiast... odkryłem, że tutaj będę musiał chyba z tym, z radyjkiem skakać, bo skoki po tych platformach opuszczających się... Nie, to co... Czemu nie mam galena? To co myślałem, że to jest galena, to jest niestety aramid, czyli... Czyli dalej nie wiemy, co to jest tajemnicza galena. Zrzucił mnie, Nie! Okej, ginę. Tutaj ja widzę, że coraz więcej się pojawia takich elementów typowo zręcznościowych, czyli jakieś takie... prądowe bramki, które trzeba przeskakiwać w odpowiednim momencie. Tak, widzę, wiesz co? O, mam galena. Galena to jest taka, taka kostka jakby metalowa dziwna, wiesz? No. Dobra, mam jedną i wiem, gdzie jest druga. O, cholera, jasna, to jest prąd. Ja nie wiem, jak ja mam się tu przedostać przez to. Okej, ja ci zaraz... O, mam galena. O, no właśnie to jest galena. Czekaj, no dobra, no ja się poświęcę, spróbuję to przeżyć jakoś. Dobra, przeżyłem. Apteczkę masz tam wywołane. No wiem, widzę, no. To pewnie tam miałem. A dobra, to ja wzywam sobie apteczkę, wiesz? No dobra. Bo... Dobrze, no to ja dalej kontynuuję badanie tego... bunkra. A, pięknie wskoczyłem. No i ponownie. Znaczy tego galena, ja tam dalej nie idę. Znaczy będę szedł dalej, natomiast nie będę właził tam na ten moje miejsce, gdzie mam zaznaczony ten krzyżyk, bo zobacz, tu mamy Destroy 4 Hit Missile jako Extra Objective. To nie, ale jest. Extra Objective to nam jest zupełnie niepotrzebne. No nie, no tego nie będę tam się pchał. No panowie, idźcie sobie stąd. No powiem ci, że tutaj to już zaczyna być trochę ostro. No jest trudniej, ewidentnie. Tego munisonek jest kilku, bo nie uniknąć. Patrz, no goście, którzy zamieniają się w kół. Rzeczywiście. Metroid. Oooo, kurczę. Dobrze Metroid daje? Dobrze daje. W dodatku odbija pociski, jak jest kółką. Kurczę, bo zaraz będę musiał zapadać w tego drugą. Ile tej galeny mamy? Mało, co? No mamy 3 na 8. Dobra. Dobra, 4 na 8. Widzę tutaj kolejną. Rozkwiecznie się idzie łowienie galeny. Tam coś dziwnego leży, jakiś materiał dziwny, ale chyba się tam nie stanie. Wiesz, będziemy musieli chyba zainteresować się także tymi buffami. Modami w sensie? Modami, buffami, buffy też na przykład. No wiesz, to ty tam przygotowujesz sobie... A, wiem, no, to może mieć jakieś można znaczenie. Można by Arami. Galeny to one wypadają z czegoś, czy leżały gdzieś? Nie mam pojęcia. Nie no, ja znajdowałem tylko takie, które leżały, wiesz? I... musisz szukać, no. Ooo! No nie wygląda to zbyt ciekawie. Mamy dużo czasu. No tak, ale też głupio, wiesz, na jednej misji cały odcinek spędzić. Jakieś niesamowite labirynty w ogóle.
dostanę świetnie. No ty tak już hardkorowo biegasz, widzę. No wiesz co, nie mam za bardzo wyboru. To będę musiał tu po prostu z Radyjkiem zacząć pytać. Bo inaczej się tego nie uda załatwić. Skakanie na górę. Same sprężyny jakieś, a galeny nigdy nie słychał. No galena for you. Gorzej to też dla mnie. Granat! No jasno. No dobra, zabieram się za poszukiwanie tej galeny tutaj. Może najwyższy czas, wiesz, bo... Nie, ale tak naprawdę... Co? Staram się pomagać, no. Nie no, wiesz, nie chodzi o to, żeby się starać, tylko żeby coś się udało znaleźć wreszcie. Nie, ja tutaj boss roomy odkrywam jeszcze bez bossów. O, rady. Kurczę, najgorsze, że nawet z Radyjkiem tu się ciężko skacze. Gdzie ta galena? Serio? Pod problem to trzymają? O kurde, niezłe skoki tu będą. No Radyjko. No niestety. Ja już zaczynam po prostu kosić nożem, bo mi się nie chce zmieniać Radyjka, wiesz. Że nie jestem w samym miejscu tutaj. Nie wiem, spójrz na mapę, to będziesz wiedział. Dobra, mam galenę jedną. Miejsce, nie, jesteś po wiesz. Drugiej stronie chyba. Czekaj, zaraz zobaczymy. Nie, nie jesteś, tym nie było. Okej. Okay. Czyli być może, że tam będzie też ta galena, a już tylko trzech nam brakuje, wiesz, więc... Badaj, badaj. Badam, badam. Bram, bram, bram. I ona jest czasem w różnych dziwnych miejscach, więc... Dobra, tam też byłem, więc wychodzę na powierzchnię. Czy dzwoniłeś po apteczkę? Tak. O mamo, i co, i pewnie już nie masz żadnej? Nie mam. No wiem, że zapomniałem w ogóle. O, położyłem te cztery niepotrzebne. Możesz je podnieść. Tak? Tak, przecież tak czy to niczego nie będzie potrzebne. Chyba. Dobra, może tu na dole jakaś galena jest. Spójrz na mojego mopka tutaj. No kurczę, no ciekawy, ciekawy. Jest boss? Nie, nie, nie. Nie, chyba nie. Dobra, postaram się go zdjąć, bo mnie frapuje, co on może mieć przy sobie. To drop i mobek. No dość twardy. Czekaj, wychodzę z ekranu, to się leczy. No kurde. Dobra, znalazłem jeszcze jedną galenę, jeszcze dwie. Padł. Nic nie wydropił. Rany jak was. Zwykle strata czasu. A coś jest więcej. Jakiś nowy rodzaj mopka ogólnie. Będziemy go często widywać. I tam się nie da wskoczyć tak jak ja chcę wskoczyć. W takim razie zobaczcie, czy tam jest. Galena. Masz? No nie, muszę tam wejść. No to zmień na radio. Nie wskoczę tam. Zmień na radio. Zmieniłem. No to... Zobacz. Muszę iść górą. No to musisz iść w prawo, wskoczyć tam, o tutaj. No matko. Nie o matko, tylko nawalaj tam. Nie mogę trafić jakoś? Nie, to może ci leżeć. Nie, dobra, to dojdę tam. Spoko zwierzaczka. Nie takie rzeczy z kawareczką, tak? Dobra, wiesz co, bo ja to zaraz chyba zginę jednak. Ach, jak zwykle skrzynka, ale bez galeny.
O, ślimak, nie ja zabił. Masz? Tak, 7 na 8, idę dalej. No ja zginąłem niestety. Ciekawych rzeczy te motki się nie respawnują. Wiesz? No to faktycznie dziwne. Sprawdzić tam na dole? No sprawdzaj wszędzie tam, gdzie nie sprawdzałeś, no. Tak, ty. Tak, ja nie mogę. Dobrze. Dalej się frajer, tylko to bije. I tak jak zwykle. Jeszcze tylko jedna galena. I dobra, ja wyjdę na tą drugą część mapy. Miłe były te misje na początku, co chwila apteczki się znajdowało. Co? A, narzekałeś, że nie ma wzrostu trudności, widzisz? No, narzekałem. I masz za swoje. Mam teraz. Za swoje. Dobra, jest skrzyneczka. Czy tu będzie... Mamy ostatnią galenę. Brawo. No to nie była łatwa misja, powiem ci. A będzie tylko gorzej, tak? Nie, znaczy wiesz co, no mówię, to najtrudniejsze są zdecydowanie te misje, w których trzeba, wiesz, szlajasz się jak głupi i szukasz tych części, tak? Jak wiesz gdzie iść, to nie ma specjalnie problemu, no bywa ciężej, bywa mniej ciężko, ale... Znaczy było ciężko dla mnie z wyglądu takiego, że oczywiście nie kupiłem apteczek. Co jak wiemy, nie kończy się dla mnie to najlepiej. Dobra, jaka misja? Czy ty frazetę kupujesz w sobie? Nie stać mnie na trackera. No to w następnym odcinku zrobimy sobie chyba, ja wypróbuję tego trackera i zobaczymy z czym to się je, a tymczasem find one blueprint. Czek, cap to jest magazynek, tak? No tak, to jest ileś nabojów, na pojemność. Mógłbym się na taką 300 nabojówkę wziąć, którą całkiem nieźle w kopie, patrz, 508. Ale co to jest? To jest jaka część? Machine gun. Sparta? No, wygląda fajnie, no możesz. Tylko będziesz długo przeładowywał, 10 sekund. No ale masz 300 naboi. To jest prawda, i mała accuracy. Poza tym 10 sekund to jest, zdaje się, całkowity czas przeładowania, a możesz go, wiesz, tam skrócić chyba. No dobra, jak nie stać, to mogę sobie zmienić, tak. Yes, I want to install in you. A jakie on ma, jaką on ma amunicję? No to. Tak? Nie no, ale wiesz, może ma jakieś bonusy, powinieneś wykorzystywać te naturalne predyspozycje do jakiejś... Czekaj, ale dlaczego on tak szybko się wyprzytykał? Bo masz magazynek oprócz tego. Zdemontuj magazynek. Tak? No. Okej. Okay. Jak? No weź na samą górę. Mam. Magazynek nie lufę. A. A lufę. I mu spadnie wtedy. No najwyraźniej, no. No dobra, i tak ma dużo większy damage. Jest super ciężki. Będę już w ogóle czołgiem biegającym. Co robimy? Czekaj, ja kupuję sobie apteczki, co też radzę tobie. Mam, kupiłem. Kurczę, zawiodłem się na tej tarczy strasznie. No, ona chyba była tylko na początku tak naprawdę przydatna, nie? Czy... No nie wiem, nie sprawdziliśmy tego w sumie. Nie wiem, może jeszcze kiedyś ją potestujemy. Dać misję! Już jest chyba wzięta, wiesz? Wie? Tak, no ale to co mam nadzieję, że będzie szybko i przyjemnie znaleźć blueprint jakiś. Dobra, czyli ten razem. Powinien być zaznaczony. Bójcie się nas, blueprinty. No i zaraz zobaczymy na łapkę. Coś się... O, tutaj jest. Idę za tobą. Czekaj, jak tam dojść? No to już te mapy są na tyle skomplikowane, że nawet jak wiesz gdzie iść, to niekoniecznie wiesz jak. W tą stronę możemy pójść. Tutaj się przebić. Tu spróbować jakoś. Aha, i tu dołem. No, co chcesz iść? Na razie idziemy w prawo. A! Prawo!
Cyberglas. Idę za tobą. Możesz tak nie pędzić, bo się respawnują moby. No to żartuję. Kopisz na nich materiały. Dobrze. Dobra, tu schodzimy na dół. O, to są kolce, uważaj. O, uważaj, bo tu nie przeskoczysz, jak nie zmienisz na radyjko. Tak? Okej, nie wygląda to zbyt ciekawie, powiem ci szczerze, no ale co zrobić? Platformówka. Ja próbuję go... A wiem, to mi świetnie wyszło. Dobra, sam sobie z nim poradzę. Mówię nie, no poczekaj. Trzeba go sprzątnąć. Niepotrzebnie. Chyba czas na teczkę moją pierwszą. I tutaj... A! Uniknąłem jego żądeł. Gdzie ty jesteś? Prawo idź. Dalej? No, świetnie sobie radę w ogóle wygronie. Mamy mapę? I no. Tutaj na dół. Może tak. No dobra. Oj, uważaj, bo tu są te już prądy się zaczynają na ziemi. I kości rzucają z granatami, którzy mają 6000 HP. Nie, no mocne. No weź go tam strzał czymś. No, zablokowałem się, przepraszam. W sensie... Intelektualnie. Nie, przeładowanie. O, dzięki, to idiota. Oj, to też wygląda fajnie dosyć. No, ty... Tak to nie jest. A co, z innymi decyzjami, czyli nie będą się z powrotem mopki rozpoznawać. Tak. Fajny, nie? Ten elektryk taki. Tak, zastanawiam się... To tak naprawdę daje ten elektryczny damage. On też taki jest, co jakiś nie do końca dopracowany, jak ten ogniowy, czy... Niby powinien chyba maszyną, z tego co czytałem gdzieś, tam powinien jakiś mieć, nie wiem czy lepszy damage na maszyny, czy powinien stunować maszyny. Potrzebujemy tego czegoś? Nie, ale ja sobie to chętnie wezmę, wiesz? Bo to mi się przyda do trackera. W ogóle nie jestem zadowolony z nowego tego, bo właśnie długo przyładowujemy broń. No wiesz co, a no masz mały magazynek, zdemontuj ten magazynek, będziesz miał 300 pocisków, to ci tak to nie będzie bolało. Dobra, tutaj. Tak. Office? No to już, tak? Dokładnie. Bardzo ładnie. No po demontażu magazynka będę zadawał... No mniej damage'u. Relatywnie mniej. Dobrze, no ale zrobię coś takiego, jak mówiłeś, demontuję magazynek. Bo to tego polega na tym, żeby się bawić, tak? Albo spróbuj, czy jest magazynek od tego Spartana może jakiś. Ja nie sądzę, bo te bronie, które mają bazowo bardzo duży magazynek, zazwyczaj nie mają własnego magazynka. Są zrobione z myślą taką o... O czym? No, że bez magazynka, no. No albo możesz jakoś pośrednio no, znaleźć jakiś większy magazynek, bo teraz masz 18 naboi, to stosunkowo niedużo. Ale od tego Tomigana na przykład zobacz. Podasz mi Tomiganie, 50? No miałbyś 50, a nie, pewnie tak dużo byś stracił z... Jeszcze duży reload. Z damage'u, no. Na 50 nabojów w sumie. Tak, instaluj, pokaż się. Jestem bardzo zadowolony, jestem super ciężkim bojownikiem, ale... Dobra, tu musimy zniszczyć jakiś storage, więc ja może na wszelki wypadek się zaopatrzę w C4. Ja mam C4. No, mimo wszystko. No widzę właśnie, jak ty. No, jeszcze inaczej będziesz śpiewał. Można tu duel robić? Nie, chyba nie można. Może wprowadzą kiedyś jakieś areny. Jakiś taki tryb areny byłby całkiem... Nawet zwłaszcza, jeżeli, że jest podzielony ekran. Nawet jeżeli wiesz, tylko dla samej zabawy, tak? Bez, po prostu, żeby sobie było. To było całkiem zabawne, można było, wiesz... Okej, sprawdź na mapie. Dobra, już sprawdzam. I ta. Tutaj jest, czekaj. To chyba całkiem nawet niedaleko. Przejdziemy sobie tędy.
No, spokojnie. Na początek idziemy tak jak poprzednio. Może tu jestem lud. ID. Nie, myślałem, że go zniszczysz, no byłeś na wyższej pozycji. A, bo spadł od razu. Przepraszam, czasem się zagapię. Hopla, skaczący to taka nowa mandragora jest chyba. Podobny poziom wkurzenia. Poziom stresu musi być u gracza. Dobra, czekaj, bo tu są te kolce na dół. A ty na dół idziesz, tak? Tak, za no, tobą. Na dół idziemy. Za tobą na dół. Jak ci zniszczę tego. A ty tak muszę użyć tego chyba skakania, tak? Niekoniecznie. Znaczy nie zależy od wagi broni, tak? Na wszelki wypadek lepiej użyć. Czekaj, zaraz sobie go rozwalę. Spoko, sobie poradzę. No dobra, dzięki. Nie ryzykować. Nie ryzykowałem i też padłem. Tego już rozwalę przez ścianę, żeby cię nie stresować za bardzo. Ach, reagujesz emocjonalnie. O, sam The Hedgehog. Czekaj, ja go rozwalę. No dajesz. Ej, przelatują przez niego moje te. Tam styki. No to, patrz, coś, flaszeczkę jakąś, buteleczkę. Podnieś. Ceramika. Ceramika, no bardzo przydatna przy produkcji broni jest na pewno. No, znaczy nie, no broni to nie. Raczej pancerza. No ale to był nowego... dzbanek. Nie no, ceramic plates, no to ceramic. Ale to był dzbanek! No ale to wiesz, no tak... To nie był dzbanek, to był ceramiczny dzbanek, a nie dzbanek, który ma ceramikę w środku. No tak, ale no może tak po prostu pokazują ten. A ja na pewno w moim nowym update'cie do armora potrzebuję ceramiki. Po prostu sobie z dzbanków robisz ten armor. Nie przeszkadza, żebym miał lepszy od ciebie. No nie wiem, patrząc na nasze życie to... Co to już? Chyba to trzeba zniszczyć. To wysadzę. To trzeba zniszczyć? Nie, no nie to. Ej, jaką podnieść? Na razie zbieram te. Dobra, ty masz te cztery? Mam. No to stawaj tu te cztery i zobaczymy co się stanie, no. No masz to te cztery czy nie masz? Nie wiem co się dzieje. Zgubiłeś. No nie widzisz. Dobra, nieważne, ja mam. Dziwne, wezmę granat. A, bo ona znika, wiesz co, ona chyba tam dalej jest, tylko znika jakby. No nic, próbujmy to wysadzić. No coś tu jest dziwnego, nie do końca wiadomo jak to trzeba zniszczyć. No ja nie mam tego C4, więc spróbuj rzucić to granatę, nie wiem. Tak? No może podejść trochę, no. No i skocz i rzuć. Okej, to było słabe. Gdzie jest te C4? To było przecież. No... Kurczę, nie wiem. Dziwny fail, słuchajcie. Coś dziwnego jest. Mamy zniszczyć storage. Nic się nie dzieje w tym. Tak, nie da się tu skoczyć, nie da się tego za bardzo zniszczyć. To się odbija od tego. Nie no cóż, C4 czekaj. Zostało nam wchłonięte przez odmęty chaosu jakieś. No poważnie, nie wiem, że jest to. Nie no, ale czekaj, no to jakoś chyba się da to załatwić, nie? O, na pewno nie apteczka. No nie masz tego C4 w inwentory? Zobacz. No nie mam, no. Dobra, to nie ma żadnego halbara czy czegoś, nie? No właśnie, nie wiem o co chodzi, bo te pociski w to nie wchodzą, nawet AP się odbijają. No nic, ja idę poszukać C4 z jednego. No dobra, no szukaj, ja tu nie wiem, pokombinuję jeszcze, chociaż nie za bardzo mam pomysł, co by można było tutaj zrobić. Storage room. Ale nawet nie było widać jak to C4 wybucha, wiesz. No a widziałeś to C4, podkładałem, nie? Nie no, bo ono też mi... To bug może być? Pod jakiś? Spodem, wiesz. Pod, jakby pojawiło się pod... pod tym sprite'em z tą storage'em. Nie mam kurczę pomysłu, wiesz? Jest. To może być coś. Nie wejdę tam. Nie no, wejdziesz, ja ci powiem jak wejść. Tylko weź. To będzie apteczka w środku, no to ci mogę powiedzieć. Skąd wiesz, apteczka? No to zeskocz i strzel, to zobaczysz. To przeklep, no. Jak tam wejść? A z innej strony, tak? Tak, musisz górą, ale to się nie opłaca, no. O ty, nędzo!
O kurna! Dobry ten granat. Dobra, ja tu stoję jak głupek, ale co robić, mówiąc szczerze? No dobra, no ale to co, no co mam ci powiedzieć, no? Nie, no nic, chyba będziemy po prostu kończyć, bo to i tak jest piąta misja. Czyli wtedy zaczniemy od nowa. Znaczy nie, myślę, że po prostu ją zrobimy jakoś, jak się dowiemy, jak się kończy, to ją skończymy i będziemy grać potem od następnej misji, no i tyle. Jasne. No w sumie tu można zaliczyć nam tę misję, nie? Bo już no, tak, no można uznać ją za wykonaną, no bo ja nie wiem naprawdę, co dalej można zrobić. Dobra, słuchajcie, dziękujemy bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że bawicie się równie dobrze, jak my grając. Ja jeszcze zobaczę, czy Mission Info może. Nie, no nic nam tu nie mówi, absolutnie. Także, no nie jest to chyba nasza wina. Dobrze, to było na tyle. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. Dziękujemy bardzo.